tym roku prawie 11 tysięcy startujących, 10 tysięcy na półmaratonie. Oczywiście są to rekordowe wyniki i myślę, że tylko się cieszyć, że tylu Krakowian i nie tylko, po prostu chce biegać. Tutaj mamy bardzo dużo zabytków i była też świetna pogoda, dobrzy kibice, dlatego ja jestem zadowolony. Trasa przygotowana bardzo dobrze, profesjonalnie, wszystko zaznaczone, było wiadomo gdzie biec. Atmosfera bardzo fajna, kibice, punkty z wodą, super. No, bulwarami, głównie bulwarami. Z rzeki się biegło, biegło się również na starówkę, przebiegło się całą starówkę, cały rynek, ludzi mnóstwo dookoła i potem wróciliśmy znowu na bulwar i aż bulwarem prawie tutaj do końca, do hali. Czyli nie usłyszałem ani jednego negatywnego słowa w trakcie biegu, że trasa zablokowana, czy że coś innego. Wszyscy podkreślają z biegaczy to, że Kraków to jest miasto, w którym wszędzie są kibice na całej trasie i dlatego biegnie im się o wiele lepiej. No i jeszcze to drugie, ten teatr, czyli zabytki, wokół których się biegnie. Naprawdę przepiękna trasa.